Katarzyna Ciepielewska, dzień dobry. Od kilku dni trwają przepychanki między latem a jesienią. Lato nie daje za wygraną, mimo że jutro o 10:20 rozpocznie się oficjalnie astronomiczna jesień. Dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o temperaturę, będzie więc należał do lata, bo będziemy widzieć całkiem przyzwoite wartości na naszych termometrach, ale poranki są już typowo jesienne, mgliste i zimne. Dziś o świcie temperatura spadła na południowym wschodzie kraju poniżej 5 stopni. Najchłodniej było w Zakopanem, tylko 1, ale niewiele cieplej w Rzeszowie, raptem 3 stopnie. Temperatura przed południem będzie jednak wyższa, 11 stopni, 12 na Pomorzu i na Nizinie Szczecińskiej, ale na południowym wschodzie tylko 7-8 stopni. Tutaj przez kilka godzin jeszcze mogą ścielić się mgły utrudniające widzialność na drogach. Proszę zachować ostrożność. Po ustąpieniu mgieł będzie bardzo dużo słońca. Najładniejsza pogoda będzie utrzymywać się w Polsce zachodniej, tutaj bez mgieł, za to z dużą ilością słońca. Ale to właśnie na północnym zachodzie dzisiaj po południu pogoda zacznie się zmieniać. Wkroczy front atmosferyczny i pod wieczór przyniesie przelotne słabe opady deszczu. Będzie też mocniej wiało na Pomorzu. A temperatura maksymalna dzisiaj to 17-18 stopni na północnym wschodzie i 21 na południowym zachodzie, więc jeszcze letnie wartości na naszych termometrach. A jutro pierwszy dzień jesieni, bardzo zimny i mglisty poranek, typowo jesienny, ale w ciągu dnia jeszcze letnia temperatura, bo nawet do 26 stopni na południowym wschodzie. Do zobaczenia.